Mam, widzowie, niefajną wiadomość, bo WebApp już nie działa do IFC 24, robią na 25 i nie mogę kręcić tyle paczek, ile bym chciał. Niby można to robić w grze, można to robić na telefonie, z tym, że coś, co ja robię godzinę in-game, na WebAppie robię 5 minut, na telefonie robię to 20-15 minut, mamy ale się puteja, jeszcze zaraz trzeba challenge'a od widza przedstawić, ale no, będzie mniej paczek po prostu, bo no aż tyle czasu, żeby to kręcić, to ja nie mam. Ale jest challenge od widza, który wam przedstawię, bo na dzisiaj, w ogóle tylko 6 łapek ma, nie wiem czemu tak mało, ale tak lajkowaliście, więc daję najbardziej łapkowany i tak. Mamy Parejo za 100, Berbatov za 1000, Rivaldo minus 150 koła, każdy toc plus 20 koła do ceny, za każdą kartę euro 250 koła, Copa America 400, Messi plus 2 miliony i ikona Footies, ikona Goat plus 300 koła. No nie są to wygórowane challenge, jak na przykład 2 miliony za gościa z moim kolorem włosów. Więc dzisiaj na pewno zarobimy i na pewno Alessia Putejas da nam pierwsze końce dzisiaj zarobić, ale mam dla was mocarną historię na dzisiaj, bo nie wszyscy muszą followować Instagrama, więc no niech lepiej zaczną, bo działo się grubo tam ostatnio. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wahoo macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. A ostatnio mam na myśli dla mnie dzisiaj po południu, a dla was wczoraj po południu, bo słuchajcie tego. I już Rivaldo nam zabiera budżet, ale to jest nieważne. Słuchajcie tej historii, bo to jest hit, nie? Odpalam sobie TikToka, normalnie oglądam sobie, scrolluję TikToczki, wysyłam kumplowi jednego, wysyłam drugiego, wysyłam trzeciego, piątego i nagle przy szóstym wyskoczyło mi powiadomienie, że moje konto zostało zablokowane. Nie dostałem żadnego maila, nic, nie wiem o co chodzi, nie? Więc sobie myślę, ty, no, jakoś to trzeba załatwić, tak? Od razu wrzuciłem storkę, że xdebana dostałem, nawet nie wiem za co, na TikToku. I już wam mówię, za co dokładnie zostałem zbanowany na TikToku. Naruszyłem zasady społeczności w zakresie regulowane towary i działalność handlowa, gdzie ja tylko otwieram paczki na tym TikToku. Wrzucam paczki, wrzucałem czasem mecz, jakiś wylewik, nie? No nic ogólnie złego nie zrobiłem, tak? Nie dostałem bana. Myślałem, że po koncie, że trzeba robić nowe, ale mówię, ja tak tego nie zostawię. Napisałem odwołanie i po pół godziny albo 40 minut nawet przyszedł mi mail, że moje konto TikTok zostało przywrócone. Ja go odczytałem dopiero po chwili, nie? Przyszedł, to nie zauważyłem od razu, ale ten stary, jaki był sens blokowania mi konta? Ja nie wiem, jakim cudem. Jak ktoś wie, jak do tego mogło dojść, to niech napisze w komentarzu. Ale jestem bana i unbana. Dobrze, że go pominąłem, bo widziałem już ten Egipt, nie? No, klasycznie, nie fut. I chciałem, widzowie, zrobić tą całą kolekcję kart, ale jak nie mogę już robić, no, na WebAppie tych paczek i pików i tak dalej, to nie wiem, czy jest sens, żebym streama z tego robił, z otwierania samych brązowych to i srebrnych, to już bez jajec. Ale wpadłem na ciekawy pomysł, ponieważ możemy zrobić też kolekcję kart nie tylko srebrnych i brązowych, ale mogę też skolekcjonować sobie wszystkich piłkarzy z SBC. Takiego Saki nie mam, może z pika wypadnie, jak nie to zrobię. Oriola Romeo, żeby se wisiał, pod pacho, futre. Zrobimy se ich, będę dzisiaj nawet robił. Ale składam protest, jeżeli chodzi o jednego z piłkarzy. Mianowicie, jego nie chcę nawet mieć. Oj, nie chcę. Także no, o, Walker, ciekawe. O, to euro jest, a ja zapomniałem chyba tych euro dodawać. I Copa Amerykowych też. Więc no, zwalniamy trochę z tempem otwierania. Pewnie i tak się uda serię dokończyć, bo dzisiaj fajny challenge, coś zarobimy. Mimo, że trochę mniej paczek zakładam, że będzie, no bo no nie mogę sobie w sekundę dorabiać paczek i pików, tak? Niestety. Na telefonie niby w pracy mogę coś tam poklikać, no ale to i tak nie będzie aż tyle, ile mogłoby być. A tutaj mamy ikonę Footies Premium, także czy będzie Cristiano Ronaldo i zakład z widzem zostanie przegrany i będzie wysyłany dla widza gifcik? Jest Henry jako pierwszy, a jako drugi? Proszę. O, Karczaui! A to jest ikona Gold, czyli jeszcze plus 300, a Karczaui jest warta około 700 klocków. Ale standardowo, nie? Każde ikony Footies, no Rivaldo to no, chyba wypadałoby pokazywać, jak odejmuje, więc no, ale każde ikony Footies, każdego tam Copa America, to nie będziemy marnować sobie czasu, nie? Alessia Putejas drugi raz dzisiaj i Stoiczkow, a nie, to Berbatov daje banie, nie Stoiczkow. Ale no, druga Putejas już? Oj, 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 to już chyba trzeba iść ręcznie przepalić. No trochę poprzepalam ręcznie, ale też, no nie będę, wiesz. Te paczki ogólnie nie tak tragicznie się dorabia. No i tak z 10 razy wolniej niż na WebAppie, nie? Bo ja to robię tak, że dodaję sobie złote. Tutaj cyk, trzeba to co dorzucić i później ewentualnie jakieś karty specjalne dla podwyższenia oceny, ale no, no zresztą co ja będę wam tłumaczył, sami wiecie jak to działa. Strasznie długo to idzie, nie? Bez tego paletulsa, już po czasie, to w tej grze nie da się żyć. Ulepiłem dwa.
mamy pierwszy pik Kukureya. O, niego jeszcze nie mam. Fajen. A drugi będzie to Vendaikos. Rubena wezmę. Tylko dlatego go wziąłem, bo to karta euro. To też jest karta euro. O, nie ma rynku. No i doda nam do budżetu, tak? Więc dlatego, no już serio, chcę to dokończyć i jeszcze coś fajnego zmajstrować. No, Berbatowa nadal nie daje, nie? Ale jakoś chyba mega przykro mi nie jest. Powiem wam, mocarnie daje te karty Copa America i Euro, bo... No to też jest Copa America, no. No właśnie. Mocarnie je rzuca i to będzie mocarny boost do budżetu, bo już widzę, bo liczę, nie? O, ikona Gold! Może od razu Nazario. Ronaldinho? W podwójnym. No zrób to. Nie, no po prostu nie. Ej, Puyol. Jakby była podwójna goł, to by było ile? Plus 600k. A Rivaldo nam zabiera, nie? Tak, przypomnę. Engolo, Engolo, Kante. No to zaczynamy robić tych grajków. Na początek zacznę od tych, co tam najmniej na nich trzeba, nie? Oriol Romeu, zrobiony. Ale nie, no nie chcę mi się tych walkoutów wszystkich oglądać, to już bez jaj. Kurde, chciałem wam wszystkie karty naraz pokazać i do klubu wysłałem. No to beka. Zrobiłem jeszcze futrę i pod pacho, czyli pacho. Jeżdża sobie jeszcze do Nowani. I dwa SBC-ki. O Carvalho, tak? To był Carvalho? Carvalho. Zrobienie jednego takiego pika zajmuje mi 4 minuty i 37 sekund. Tyle poprzedniego robiłem. No, tak naliczyłem. Nie wiem. Bo to wiesz, to przekładanie tutaj, to samo przekładanie tyle czasu zajmuje. Jeszcze nie chcę sobie tego Carvalho na przykład przepalić niechcący. No, Guahego też nie chcę. Nie, on leci akurat. Ale Donovana nie chce, futrę. Także no, widzowie, ciężko będzie tego Van Dijk'a dostać. Jeszcze parę pików oczywiście, no zrobię, no postaram się, tak? Ale... No i w sumie dobrze, że to już sama końcówka tej serii, bo... No to dokręcanie tych pików, jak jeszcze jestem do pracy na siódmą, to... No to wiesz, no to no... No z poziomu konsoli ciężko, no. O, Alvarez, ej, on drogi był chyba. No! Te paczki 8-5 razy 10, serio. Milion razy przyjemniej się robi na tej konsoli niż te piki. Bo to no, dużo krócej zajmuje. Ale i tak, wiadomo, jak na Mbappie się robiło, to już nic tego nie przebije. Mogliby tego Mbappa zostawić, nie? Mogliby, widzowie. Mogliby zostawić i robić sobie drugiego. Nie wyłączać go jeszcze. Tylko dzień przed wyjściem tego Mbappa DFC25 wyłączyć, a nie teraz. I mam jeszcze jedno takie bardzo ważne pytanie dzisiaj. Gdzie się nasz Parejo zapodział, bo go nie wi... Nie powiem, no jak... Jak to się dzieje? O, ja go wołam, on przychodzi. Jest i balak. Wczoraj nie było ani razu, a zabierał. Dorabiam te paczki i dorabiam od jakiegoś czasu, bo pików mi się odechciało na razie. I nic nie wypadło. No i nic nie wypadło i co? I Parejo. Uwielbiam gościa. Nie no, te karty euro i kopa, jeszcze znowu Parejo. Ale no te karty euro i kopa masakrycznie dużo dają. Się zdarza, że ja mam paczkę za 700 koła nic nie trafiając. I to tak co chwilę. I jeszcze Amoris wjeżdża, no. Fajnie, że co chwilę daje te karty do serii. Mi się to podoba. Tylko nie ma nic do widza, do pokazania. Ale spokojnie, za kilka dni wracają czasy, to nie ten Salah. Za kilka dni wracają czasy, gdzie będziemy się podniecać złotym Mendym. Będziemy się zapewne też podniecać kartami, o których nie mieliśmy pojęcia, że są w grze, a będą kosztowały po 20 tysięcy na start gry. Parejo, to ja się zawsze będę podniecać. Przeżyć jeszcze tą końcówkę bez Paletulsa i Git. A może tutaj, nareszcie, coś można pokazać widzowi. Icon, nie icon tylko, no ikona też, ale Footies Premium. No Salaha chociażby dostał. I kopa. I Parejo. Jeżeli chodzi o challenge od widza, to jak to mówią, no łatwe się wylosowało. I jeszcze Didier, stary, no. I Leon. Warty. No co ja mogę powiedzieć? Nieuchronnie zbliżamy się do tego końca, no. Szkoda, że nie za sprawą jakiegoś mega trafu. Albo przy okazji jakiś mega traf, że nie wpadł. A tutaj te skład... Dobra, no. Przecież nie wiem, czy to robić na odcinku, czy chcę w pracy nie robić tego i wam pokazać, co zrobiłem na przykład. No, chyba tak zrobię, bo tutaj jeszcze te paczki gówniane będą za te składy, a tak dla widza ładnie pokażę, jak będę w pracy, że... O, zobacz, zrobiłem 8 nowych kart i to są te karty. Zrobię trochę tych pików, dawno nie robiłem. Ale wracając, luźny odcinek taki dzisiaj w sumie wychodzi, bo... No, nie za sprawą niestety mocarnych trafów. Nie za sprawą tego, że mamy już wszystkie możliwe karty. Oj, Donovana właśnie, nie chcę oddać. No a za sprawą challenge od widza dzisiaj. Zarabiamy gruby sos. Dzisiaj jeszcze pewnie tego nie skończę, no na pewno nie. Jutro pewnie dobijemy tą resztę, ale... No przynajmniej to już się kończy, tak? Przynajmniej będzie można coś innego wymyśleć, nie tylko męczyć 4 godziny paczki, bo i tak łeb już nie działa, to tyle nie będę męczył. Znaczy, no dzisiaj wymęczę z konsoli, ale...
Ale wiesz, a co ja jeszcze mogę pod koniec tej serii powiedzieć? Daj łapeczkę dla mnie do góry, pod tym filmem. Wymęczyłem jeszcze 4, nie? Naprawdę, no, ciężko jest. Ten Gonzales, ej! To jest ciekawa karta, pierwsze ją widzę. Okej, okay. Copa America przy okazji, to 400 koła do Oda. Hansen 99. O, szkoda, że nie Salah ani nie Van Dijk. Szkoda, że nie Salah ani Van Dijk. Weźmiemy winiarza sobie. A jako ostatni? No może jeszcze zrobię jakiegoś pika. Zara, ping-pong! No, kurde, no podkusili, nie? No podkusili. Ale tworzę, nie? Trochę paczek jeszcze zanim dorobię. No ze 2 dorobię, może 3, ale... Sami sobie poklejcie to na konsoli, zobaczycie jak to jest męczące bez paletulsa. No, człowiek się przyzwyczaił, że za wygodnie, ale nowe JFC już pewnie nie będzie nas to męczyło. Przynajmniej mnie, nie wiem jak was. No i piękny zawodnik. Daniel Parejo, witam, witam. 2 razy pod rząd. O, Footies Premium. No, Ronaldo Starach. Ronaldo dla jaj, żeby widzę grał zakład i żebym mu ten obiecany przycisk wysłał. No ale to nie jest on. A chciałem, żeby dało dla was, no. Chciałem. Van Dijk złoty. No ta, tylko takiego sobie trafię. Ale już tak czekaj, czekaj. Może jeszcze jednak skusi mnie to. Na kolejne dorabianie paczek, bo... No paczek trochę dorobię sobie, tak? Ależ... No... Berbato. No ale plus milion, nie? Jeszcze z Parejowskim, to nawet więcej. Ale no powiem wam, ten challenge od widza naprawdę mega mocarny był. Mega oddał. Z 200 baniek oddało. Prawie. Jeszcze tyle nie ma, z tego co... Pamiętam ile było wczoraj, no ale zobacz, no, jak te karty Copa, te karty Euro co chwilę praktycznie lecą, no to ciężko było tyle nie zarobić, no. Jeszcze Parejowski po stówce dodaje. Ostatniego, takiego jednego, jedynego samotnego zrobiłem, nie mam już siły naprawdę na więcej i no wie, sami wiecie o co chodzi. Więc może akurat, no co, no weźmiemy tego z Copa, w sumie, no bo nie kogo. Dopisujemy ostatnie końce, jeszcze muszę sprawdzić jego wartość, 40 koła, nie ma innego, nieźle. No i co widzowie, no, na dzisiaj to tyle. No, taki średni ten odcinek, średni mi się podobał, ale na szczęście to ostatni taki, bo jutro już ta seria się skończy. Dużo dzisiaj siadło kasy dzięki tym challenge'om, więc pozdro, możecie dać jeszcze challenge na jutro i trzymajcie się. No sorry, że tak wyszło, ale wiecie jak jest.